Ile wydałam na wyleczenie trądziku? A tak właściwie nie ja, tylko moja mama. A więc pół roku chodziłam do specjalisty, dermatologa w Warszawie, u którego miesięcznie zostawiałam 400-450 zł miesięcznie. I tak przez pół roku robiliśmy kwasy, jakieś zabiegi. Koniec końców nic to nie dało, więc ponad 3000 w błoto. Klinika telewizyjna. Plus jeszcze dostawałam leki, czyli około plus 150 zł miesięcznie. Później zaczęłam leczenie w Białymstoku i leczenie zaczęłam od wykonania badań. Pierwsze badanie kosztowało mnie 750 zł, a drugie 500, czyli w sumie 1250. W sumie jeździłam tam przez około 15 miesięcy. Wizyta co miesiąc kosztowała 150 zł razy 15, to 2250. Plus leki co miesiąc około 200-300 zł, bo miałam te droższe. Czyli plus około 4000. Dojeżdżałam z Warszawy, także paliwo też kosztowało. Generalnie moja mama to podliczała i wychodziło około 900 zł miesięcznie.